Cześć, tu Mowi, witam Was serdecznie. Dzisiaj dotarł do mnie do testu TP-Link Nefos X1 Lite. Jak już pewnie wiecie, na moim kanale wcześniej był testowany X1 bez Lite. A teraz zobaczymy, co jest w pudełku w wersji Lite. I teraz od razu też zrobimy pierwsze wrażenie. Mam na razie smartfon 5-calowy. Odkładamy. Jak zwykle, tak samo jak było przy Nefosie X1. Bardzo ładnie zaprojektowane pudełko, spasowane na wzór naprawdę elegancji iPhone'a i jeszcze wykonania. Wtyczka, od razu zobaczmy jaka moc. Dobra, coś 0,3 przeczytałem. 1 A, czyli standardowa, nie jest to szybka ładowarka, ani nawet nie będzie szybko ładować. I kabelek micro USB. Ale naprawdę wszystko jest elegancko zrobione. Świetnie to wygląda. Na pewno dużo lepiej niż wskazywałaby na to cena smartfonu. A smartfon jest dostępny w cenie 499 zł. Na razie widzimy tutaj dwie folie, potem do testu to pozdejmuję, ale widać, że już był testowany przez innych. Co my tu mamy? Mamy 5-calowego smartfona z ekranem HD. Ten smartfon, mimo że ma plastikową budowę z tyłu, jest wyraźnie cięższy od X1. Dlaczego? Dlatego, że ma większą baterię. To jest 2550 mAh. Mamy tutaj procesor MTK 6750, 8-rdzeniowy, prędkość 1,5 GHz. Do tego jest tutaj GPU Mali T860 dwurdzeniowe, więc tak jakby duet naprawdę fajny. Z tyłu dostajemy normalny, prawdziwy czytnik linii papilarnych, co w smartfonach do 500 zł jest naprawdę wielką rzadkością. Aparat 13 megapikseli z dwukolorową diodą podświetlającą. Tył wygląda bardzo zbliżony do swojego tak jakby starszego brata, do X1, który kosztuje teraz w granicach 650 zł. Mamy tutaj wersję 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci flash. Jest tutaj wejście na, jest tutaj tacka z wejściem na kartę microSD oraz na... Czekajcie, czy to wejdzie. Nie wejdzie. Dobrze, to skorzystamy z oryginalnego klucza, żeby zobaczyć, jak wygląda dokładnie tacka. Mamy tutaj microSD oraz pewnie micro czy nano SIM. Słuchajcie, coś nie mogę sobie z tym poradzić, nie wiem dlaczego. Nie chcę wjeżdżać ładnie, ani w prawo, ani w lewo. No, trzeba naprawdę to delikatnie robić. Dobrze, także słuchajcie, mamy tutaj podstawowy smartfon, entry level, cena 499 zł, ale z podzespołami, które mogą sugerować nam, że będzie to niezły smartfon, a może najlepszy w tej klasie. Także zapraszam Was bardzo do testu. Oczywiście, jeżeli lubicie moje filmy, to lajkujcie i chcecie być na bieżąco z innymi filmami i z testem tego smartfona, to subujcie. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że w tej chwili, jak zapłacicie za niego 499 zł, to dostajecie do wyboru albo powerbank, albo głośnik zewnętrzny od TP-Linka. Także taka jest w tej chwili promocja. Zresztą podobna promocja, doczytałem się, jest w tym większym X1. Jak ktoś woli mieć metalową budowę, trochę szybszy procesor, to może spojrzeć w stronę tej drugiej wersji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych częściach tego testu.